Rozmowa dnia. A w naszym studiu Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca partii Nowoczesna Ryszarda Petru. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Chciałbym zacząć od dwóch rozmów. Jedna z nich to obszerny wywiad z Ryszardem Petru, który ukazał się dzisiaj w Rzeczpospolitej. Druga to wypowiedzi, których pani Katarzyna udzieliła dziś Super Expressowi. Ryszard Petru mówi dziś: Brexit może być szansą dla Europy. Szansą na co wedle Nowoczesnej? No przede wszystkim jest to taka okazja do tego, żeby zobaczyć, jak ta Europa w przyszłości ma funkcjonować. Po drugie, musimy się zastanowić, jak chcemy się dalej rozwijać, jeśli chodzi na przykład z punktu widzenia Polski o kwestie euro, jeśli chodzi o kwestie rozwiązań pewnych związanych z funkcjonowaniem dawnym, jeśli chodzi o na przykład to, co podnosiła Wielka Brytania między innymi, czyli pewne odbiurokratyzowanie Unii. To jest szansa na to, żeby podjąć poważną rozmowę oczywiście o Unii Europejskiej, chociaż równocześnie nie uważam, żeby była to dobra okazja do zmian traktatowych. Ja z kolei zaglądam na portal Wirtualna Polska. Dziś tam ukazał się taki tekst napisany specjalnie dla tego portalu i Guy Verhofstadt sugeruje tutaj, że owszem, nowa szansa dla Europy po Brexicie, ale na czym ta szansa ma polegać? Na przykład na unii fiskalnej, bo nie będzie wspólnej waluty bez unii fiskalnej lub wspólnego skarbu. Jak Nowoczesna patrzy na takie pomysły? Znaczy, unii fiskalnej jesteśmy przeciwni. Jesteśmy przeciwni unifikacji podatków. Uważamy, że kwestie podatkowe powinny zostać w gestii rządów narodowych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie na przykład jeszcze, co nam może przynieść Brexit, nam jako Polakom, bo pan mówił jakby o nowym otwarciu dla Unii, no to zwróćmy uwagę, że może to oznaczać dla nas nowe inwestycje. Dlatego, że dla wielu podmiotów, które dotychczas inwestowały w Wielkiej Brytanii, teraz jest to sygnał, że Wielka Brytania to może nie być wspólny rynek zbytu, wspólny rynek usług. W związku z tym warto pomyśleć o tym, żeby inwestować w innych krajach europejskich. Drugą kolejną taką rzeczą to jest kwestia tych rynków finansowych. Dotychczas to Londyn był taką furtką do rynków finansowych Unii Europejskiej. No trudno teraz, żeby furtką do rynków finansowych Unii Europejskiej był Londyn, który ma niedługo nie być w Unii Europejskiej. No to jest szansa dla polskiej giełdy również. Czyli mamy takie możliwości, które jeżeli byśmy dobrze tym zarządzili, to moglibyśmy je wykorzystać. Tylko tutaj na przykład bardzo ważna jest ta wiarygodność, jeśli chodzi o stronę prawną Polski. No i tutaj nam szkodzi to, co się w tej chwili w Polsce dzieje. Jeżeli Polska jest mało wiarygodna, jeśli chodzi o kwestie przestrzegania praworządności, to ma mniejsze szanse, że skorzysta z tych nowych furtek, które się otwierają wraz z wycofywaniem się na przykład inwestorów z Wielkiej Brytanii. Te furtki mogą się za chwileczkę zamknąć, jak się okaże, że Brytyjczycy, na przykład Brytyjczykom uda się przeforsować taki pomysł, żeby będąc poza Unią funkcjonować w niej trochę na takich norweskich zasadach. Oni o tym coraz częściej mówią, że politycznie nie, ale gospodarczo jednak, żeby ten związek był jak największy z Unią Europejską. Z tym, że niech pan zwróci uwagę, że ze strony wielu polityków Unii Europejskiej jest powiedziane dość jasno. Nie możemy być na zewnątrz i w środku równocześnie. Nie można mieć wszystkich korzyści z Unii Europejskiej jednocześnie wycofując się ze wszystkich zobowiązań i wspólnych ustaleń. Na przykład kwestie swobody pracy w Wielkiej Brytanii. Nie można jednocześnie korzystać z wszystkich swobody przewozu towarów, swobody handlu, swobody przepływu usług, a równocześnie powiedzieć, nie zamkniemy w jakikolwiek sposób nasz rynek pracy na przybyszy z innych krajów europejskich. I na to Unia Europejska się nie chce zgodzić, dlatego że wie, że jeżeli by się zgodziła na takie rozwiązania, to kolejnym krajom mogłoby przyjść do głowy, że może też wejść na taką drogę Wielkiej Brytanii, na drogę brytyjską Brexitu. Dlatego myślę, że przeliczy się Wielka Brytania, jeżeli liczy na to, że tak im się uda. Może nie będzie teraz słoń, a sprawa Polska, ale będzie Brexit, a sprawa Donalda Tuska. Politycy Zjednoczonej Prawicy często mówią, fatalny polityk, był kiepskim premierem, teraz jest kiepskim politykiem europejskim i jest współodpowiedzialny za Brexit. Jako szef Rady Europejskiej. Nie udało mu się tego powstrzymać, nie robił nic w tej kwestii. Politycy PO dopowiadają, no nie, sprawny polityk, ale taka była sytuacja, że nie mógł więcej zrobić, starał się. Jak państwo oceniacie rolę Donalda Tuska? Czy powinien na przykład wraz z innymi politykami z tego jądra decyzyjnego Unii podać się na przykład do dymisji po Brexicie, który był klęską polityki europejskiej prowadzonej w ostatnich latach? Ja nie oceniam Brexitu jako klęski polityki europejskiej. Ja oceniam Brexit
Brexit jako klęskę polityki wewnętrznej Wielkiej Brytanii. Dla mnie winnym Brexitu jest jednoznacznie David Cameron, który wykorzystał propozycję referendum wyjścia z Unii Europejskiej dla swoich wewnętrznych rozgrywek, i to nawet nie wewnętrznych rozgrywek wewnątrz kraju, tylko wewnętrznych rozgrywek wewnątrz partii. On w 2013 roku proponując referendum brexitowe, tak naprawdę chciał wygrać rozgrywkę wewnątrz partii. Pamiętajmy, że konserwatyści są... Liczył na to, że jednocześnie naciśnie na Unię Europejską groźbą referendum, a jednocześnie spacyfikuje tych, którzy chcieli wyjść. No i się niestety przeliczył. Okazało się, że grali ci, którzy byli zwolennikami wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, bardzo dobrze na emocjach ludzi, bo to głównie chodziło o emocje. Przypomnijmy, że są badania BBC dotyczące tego, jakie były główne powody tego, dlaczego Brytyjczycy zagłosowali tak, jak zagłosowali. Po pierwsze, zagłosowało bardzo wiele osób starszych. Tam wśród tych osób starszych jest dużo większy odsetek tych, którzy zdecydowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Tutaj były elementy nostalgiczne wielkiej, niezależnej Wielkiej Brytanii. Następnym elementem była kwestia imigrantów, ale nie wbrew temu, co się mówi, tych uchodźców, którzy, prawda, dobijali się do Wielkiej Brytanii, dlatego że ja przypomnę, że Wielka Brytania nie jest krajem z Schengen. I Wielka Brytania nie ma problemu uchodźców z Syrii. Wielka Brytania nie ma problemu w ogóle, tylko część Brytyjczyków uważa za problem kwestie polskich na przykład pracowników, którzy pracują w Wielkiej Brytanii, tworząc tam PKB, ciężko pracując na korzyść Wielkiej Brytanii i którzy zostali przez tą Wielką Brytanię samodzielnie zaproszeni w 2004 roku. Przypomnę, że Wielka Brytania jako pierwsza otworzyła swój rynek pracy na pracowników z Europy Wschodniej, a trzecim powodem był powód, który w ogóle był nieprawdziwy, czyli kwestia tego, że pieniądze, które idą obecnie na Unię Europejską, że można przeznaczać na ich służbę zdrowia. I te trzy elementy zadecydowały, że Brytyjczycy zagłosowali tak, jak zagłosowali. To teraz do tego Donalda Tuska jeszcze przejdźmy, od którego zaczęliśmy. Więc ja mówię, nie uważam, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za wewnętrzne, populistyczne obietnice Davida Camerona, Nigela Farage'a i innych polityków Wielkiej Brytanii odpowiadał Donald Tusk. Ale jak pani ocenia pracę Tuska jako przewodniczącego Rady Europejskiej? Powinien zakończyć swoją kadencję po 2,5 roku, czy powinien zostać na ciąg dalszy? Według mnie z punktu widzenia Polski powinien zostać. Powinien zostać, dlatego że dla Polski posiadanie na tak ważnym stanowisku przedstawiciela swojego, Polaka, jest ważnym elementem. Po pierwsze, jest to jedno z najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Po drugie, jest to stanowisko, w którym bardzo wiele rzeczy się decyduje. Bo tak naprawdę właśnie na wysokości Rady Europejskiej się decyduje najwięcej decyzji. W związku z tym nie mam żadnych wątpliwości, że dla Polski lepiej by było, żeby on został na kolejną 2,5-letnią kadencję. No i dla Ryszarda Petru byłoby lepiej, bo na przykład w wyborach prezydenckich może Donald Tusk by wtedy nie startował za 4 lata. Ryszard Petru nie ma ambicji startowania w wyborach prezydenckich, w związku z tym to akurat myślę, że nie jest żaden problem. Natomiast niewątpliwie dla Polski najważniejsze jest, żebyśmy mieli dobrych reprezentantów w Unii Europejskiej i w tym momencie Donald Tusk jest takim reprezentantem. Wedle jednej z gazet Donald Tusk namawia podobno swoich zwolenników w Platformie, żeby pozbyli się Grzegorza Schetyny i wybrali jakiegoś innego przewodniczącego. Ale to już są wewnętrzne sprawy. Problemy, które nie interesują Nowoczesnej. Nie, Nowoczesną nie interesują wewnętrzne problemy innych ugrupowań politycznych. Ale Donald Tusk, gdyby zdecydował się wrócić do polityki krajowej, to byłby jeszcze politykiem, który jest w stanie być bardzo znaczącym graczem? Czy to już jest ten moment, kiedy jego czas przeminął? Ja mam wrażenie, że w ogóle poświęcamy teraz w tej rozmowie za dużo czasu temu, co jest nieistotne. Istotne są te rzeczy, które się dzieją tu i teraz dla Polski. Istotne są kwestie tego, na ile się polski rząd zadłuża, na ile robi niedobrze polskim inwestycjom, działając przeciwko praworządności w kraju, co zniechęca inwestorów. Istotne jest to, jakie będą perspektywy rozwoju kraju. I to są rzeczy istotne. Natomiast to, czy jeden, czy drugi polityk wróci do kraju, czy nie, to są rzeczy nieistotne z punktu widzenia Polaków. To ja zadam teraz istotne pytanie, które wczoraj zadał Robert Gwiazdowski na Twitterze. Czy ja dobrze rozumiem, napisał, że Platforma i Nowoczesna ogłoszą przed następnymi wyborami, że jak wygrają, to zlikwidują 500+, bo jest szkodliwe, a po wygranej dotrzymają słowa? Nie. Po pierwsze, nawet chyba w programie Nowoczesnej jest pisane wprost. Program 500+, po pierwsze, Platforma nie umiała dostrzec pewnych problemów Polaków, które rzeczywiście istniały. Na przykład rzeczywiście wśród rodzin wielodzietnych jest największa grupa osób dotkniętych ubóstwem. Natomiast my zawsze uważaliśmy i od początku to mówimy, że program 500+ jest źle skonstruowany. Dlaczego jest źle skonstruowany? Po pierwsze dlatego, że to jest program, który ma charakter socjalny i
badania w innych krajach pokazują, że tego typu programy nie działają demograficznie. W związku z tym, jako program socjalny, powinien działać tak jak program socjalny. My proponowaliśmy dwie poprawki w czasie tworzenia ustawy. Pierwsze, uważaliśmy, że powinien być próg górny dochodowy, powyżej którego najbogatsze osoby nie dostają tych 500 zł na dziecko, bo budżetu państwa na to nie stać. Po drugie, powinny być rozwiązania równolegle, żeby była zasada złotówka za złotówkę przy pierwszym dziecku, czyli żeby było to bardziej elastyczne, ponieważ obecnie mamy sytuację, w której osoba, która nie wiem, o złotówkę przekracza dochód na członka rodziny, już nie uzyska 6000 zł w kolejnym roku. Czyli należałoby ten program tak racjonalizować, żeby on by rzeczywiście spełniał te kryteria programu socjalnego. Natomiast rzeczywiście fajnie, że w tym roku będą dzieci w Polsce, które wyjadą na wakacje w ramach tego pierwszy raz często w życiu. Dobrze, że niektóre dzieci wyjdą jakby ze strefy ubóstwa. Ale jest kwestia tego, że rząd musi zawsze odpowiedzialnie znajdować środki na tego typu programy. A według nas Prawo i Sprawiedliwość nie potrafi znajdować tych środków. I czy dziś poznamy propozycje Nowoczesnej na to, jak rząd powinien odpowiedzialnie gospodarować pieniędzmi? Nie na to, jak powinien odpowiedzialnie. Na ten temat już wcześniej były ustawy, na przykład o zrównoważonym budżecie, które wprowadziła do Sejmu Nowoczesna już bodajże w lutym. Natomiast dzisiaj będą ustawy związane z tym, jak pomóc przedsiębiorcom, żeby im łatwiej się funkcjonowało. Czyli drobne poprawki, które pozwalają przedsiębiorcom łatwiej funkcjonować, sprawniej prowadzić swoje firmy. Czyli element, jeszcze na koniec dodam, przygotowań też do ogłoszenia takiego pełnego programu Nowoczesnej we wrześniu tego roku. Tak, dokładnie. Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca Nowoczesnej Ryszarda Petru, była gościem Sygnałów Dnia w Radiowej 1. Dziękuję. Dziękuję państwu.